Bardzo miło mi powitać Państwa i mojego gościa, tym milej, że to ulubiona postać krakowska moja. Moim gościem jest aktor, scenarzysta, reżyser, lektor, absolwent Krakowskiej Wyższej Szkoły Teatralnej, ale dzisiaj też wykładowca w tej szkole. Lata lecą. Chciałby pan zostać jeszcze rektorem, dyrektorem teatru, ministrem kultury i sztuki? O Jezu, na pewno nie. To nie są marzenia pana? Bardzo nie. Bardzo nie. Krakowianin z miłości, a białostoczanin z urodzenia. Czy bardzo się pomyliłam? Precyzyjnie rzecz ujmując, Wasilkowianin, bo to jest takie małe miasteczko pod Białymstokiem, z którego w roku 88 wyjeżdżałem. Mama mówiła, rany boskie, gdzie? Do Krakowa. Tam tylko najlepsi zdają, w ogóle nie ma mowy. Ale mama mówiła, to z porywu serca chyba, to o to chodziło. Z porywu serca, choć chciała, żebym był nauczycielem, to, albo najlepiej księdzem, to byłoby najcudowniej dla niej. Był pan związany z Teatrem Ludowym po Zakopanem, tak chwilowym takim epizodzie. Zakopiańskim był pan przez dobrych parę lat aktorem Teatru Ludowego i pan się pięknie wpasował w ten pejzaż nowochódzki. Więc pretekst do rozmowy jest, bo jesteśmy w telewizji Rozgłos Nowej Huty. Ale od 2003 roku już reprezentuje pan barwy Teatru Juliusza Słowackiego. Były porównania w pańskim życiu, były decyzje, które właśnie przechyliły te szale? Uczyło mnie życie, żeby nie żałować żadnej decyzji, ale jakoś tak wiatr teatru przewiewał mnie z miejsca na miejsce i od trzeciego roku studiów zacząłem pracować faktycznie w Teatrze Witkacego w Zakopanem, a potem mnie Jerzy Sztur porwał do Krakowa, żebym został jego asystentem w szkole. No, a potem Jerzy Federowicz zabrał mnie do teatru Ludowego. I równolegle był pan też w szkole teatralnej? Przez chwilę byłem tym asystentem, tak. A potem już miałem tak dużo pracy, że nie mogłem być tym asystentem w szkole. I pracowałem tylko w teatrze w Nowej Hucie. A potem przewiało mnie znowu do centrum Krakowa, czyli do Słowaka. A co tak znaczyło, że życie nauczyło mnie, żeby niczego nie żałować? Czyli czego pan chciał żałować? No właśnie... Niczego. Wie pani, z biegiem czasu wydaje mi się, że to jest tak, że często wracamy do tych okresów, które minęły i tak się zastanawiamy, czy warto było coś robić, czy nie warto było czegoś robić. I znajdując się w miejscu, w którym jesteśmy, nagle orientujemy się, ja się zorientowałem, że tak cudownie się moje życie potoczyło, że każdy z tych etapów był jakąś taką... był jakimś darem od losu dla mnie, który nauczył mnie ogromnie dużo i który spowodował ten następny etap, w który wkroczyłem. I dlatego nie żałuję i dlatego mówię, że nauczyło mnie życie. Że okazuje się, że każdy z tych fragmentów był niezwykle potrzebny. Potrzebny, a który był ukochany? Albo który jest ukochany? Pani Dorto, ja bardzo lubię teatr. Więc ja nie umiem tego powiedzieć. Od momentu, kiedy wrzuciło mnie życie w teatr, ja nie wyobrażam sobie. Mam kolegów, którzy potrafią, mówią, a najchętniej prowadziłbym sklep z pomidorami albo z czymkolwiek innym, bo już mam dość tego zawodu. A ja nie, ja go nie mam dość. Mhm. Ja uważam, że teatr jest, powiem coś kontrowersyjnego, niezwykle potrzebny i ważny strasznie. I to niemodne i być może nawet nieprawdziwe, ale ja chcę w to wierzyć, ja jestem po prostu idealistą. Patrząc na pana, to niezwykle potrzebny i dla aktorów, i dla widzów, jak się okazuje. Mam taką nadzieję. To tym bardziej to pytanie, które teraz chcę zadać, jest zaskakujące. Naprawdę pan chciał być marynarzem? O Jezu. No tak, chciałem, taki miałem plan, no bo trzeba mieć plan B. No jasne. Trzeba było uciekać przed wojskiem przede wszystkim, żeby trzeba było gdzieś tam zdawać. I po pierwszej porażce, bo ja się dostałem do szkoły teatralnej w Krakowie, wcześniej zdając do Warszawskiej Akademii, tam się nie dostałem, więc trzeba było szybko decydować i coś robić. To jeszcze był ten sam rok, czy już następny? Następny, a ponieważ od lat pływałem i do tej pory pływam, więc wymarzyło mi się morze.
Znaczy pływa pan jako żeglarz? Tak, tak, jestem sternikiem jachtowym i po prostu i często zdarza mi się pływać w różne tam miejsca sobie. W związku z tym wymarzyło mi się morze, więc szybko do tej Akademii Morskiej w Gdyni. A dostał się pan tam? Nie, 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 oddawałem dokumenty. Oddawałem też dokumenty na dziennikarstwo w Moskwie, więc po prostu taki były czas. Przepraszam. No ale wie pan, dzisiaj znać płynnie język rosyjski to nie byle co. Poszukiwani są tacy specjaliści. Już nie mówiąc o tym, że język rosyjski jest naprawdę piękny. Jest piękny, choć organ, jak wiadomo, nieużywany zanika i z moim rosyjskim jest coraz gorzej. Ale za to dzieciom zawsze możemy powiedzieć, jak przeczytać jakiś wyraz po rosyjsku, to prawda? Prawda. Bo to nie, tego się nie zapomina. Jak pan myśli z perspektywy bycia wykładowcą akademickim w szkole teatralnej, a zatem też z perspektywy bycia osobą, która jest w tych komisjach, które przyjmują na studia aktorskie, czy to jest taki stereotyp, że mamy, które mają ładnych, młodych chłopców, załamują ręce, kiedy ci chłopcy idą do szkoły teatralnej i wyrywają włosy z głowy, jak to napisał pan o swojej mamie w biogramie. Ja nie wiem, czy ja byłem ładnym, młodym chłopcem, ale wyrywała faktycznie włosy z głowy. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudny zawód i pewnie rodzice doskonale sobie zdają z tego sprawę, że ich dzieci pakują się, niezależnie czy to chłopcy, czy dziewczyny, w świat, który jest trudny. Myśli pan, że to jest ta przyczyna, a nie to, że w pokoleniu, w opinii pokolenia rodziców, dziadków jest to niepoważny zawód? Pamięta pan początki zawodu aktorskiego? Znaczy pamięta pan historyczne początki, chciałam powiedzieć. Tak, pamiętam, ale wydaje mi się, że ten aspekt już trochę się zmienił. No to zmienił się diametralnie, tak. Natomiast czy to nie jest to pokłosie właśnie, że rodzice... Że jest niepoważny. To jest, proszę państwa, niepoważny zawód. I wszystkim mamom nie polecam wysyłać synów do Akademii Teatralnej. Ale nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło, bo też mam doświadczenia w tym względzie. Grałem ze złamaną nogą, grałem ze złamanym sercem. Kiedy gra się trudniej? Jak się ma złamaną nogę, czy złamane serce? Bo ja oczekuję pewnej odpowiedzi. Zaskakuje mnie pani tymi pytaniami faktycznie, ale to cudownie. Bardzo się cieszę, że mogę, się powić jak piskorz trochę. Jeszcze ma pan chwilę na zastanowienie? Albo ma pan możliwość telefonu do kolegi? Może dam radę. Kiedy się gra trudniej, nie wiem, kiedy się wychodzi na scenę, nie myśli się o tych wszystkich rzeczach. Umierał mój tata i grałem, bo trzeba było grać. Kiedy przychodzi 1000 osób i każdy oczekuje od tego, nie interesuje go twoje życie prywatne. Ja doskonale sobie z tego zdaję sprawę i będąc na scenie, nie mogę informować widowni o moich prywatnych przeżyciach, bo ciągle jestem postacią i nikogo nie interesuje, czy mam złamaną nogę na scenie i kończę spektakl z potwornym bólem, czy przeżywam coś niezwykłego w moim życiu, co się wiąże z moimi emocjami, czy też ktoś umiera, czy się rodzi. Rodziły się moje dzieci i grałem. Zgadzam się z tym, co pan mówi, ale ja trochę pytałam o coś innego, bo to, że pan jest najlepszym aktorem na świecie, w mojej opinii, i że pan nie przekazuje widzom tych rzeczy, które pan ma w środku, to nie znaczy, że pan ich nie ma. Ja pytam, kiedy się trudniej gra? Czy jak się ma złamaną nogę, czy jak się ma złamane serce? Pani Dorotu, kiedy się wychodzi na scenę, nie wiem, jak mają inni, ja tak mam. To jest jak zanurkowanie w ciepłej wodzie, wtedy się w basenie. Wyłącza pan to, tak? To trzeba wyłączyć. Rozumiem. Nie można. Tego się uczy na pierwszym roku w szkole. Jeśli pomyśli pani o tym, że boli panią ząb, to publiczność natychmiast będzie wiedziała, że boli panią ząb. Nie mogę pomyśleć o tym, że mam złamaną nogę, bo publiczność natychmiast będzie wiedziała, że z facetem jest coś nie w porządku, a nie o to chodzi w przeprowadzaniu postaci. Bo jednak myślałam, że aktor czuje to, co naprawdę czuje i musi z tym grać. Dlatego pytałam, co jest łatwiej. Teraz zrozumiałam.
to jest niemożliwe. Znaczy, jeśli traktujemy poważnie ten zawód, jeśli traktujemy poważnie swoją misję, która polega na tym, żeby się do końca wcielić w pewną osobowość sceniczną, ja nie mogę ciągnąć za sobą balastu mojej prywatności, bo będę niewiarygodny na scenie. Sam pan wie jako aktora, także kiedyś ktoś, kto zdawał do szkoły aktorskiej, że to jest taki czas w tych wszystkich 5 szkołach aktorskich w Polsce dramatów młodzieży, bo tak ogromna ilość chciałaby, marzyłaby być zostać aktorami, aktorkami i aktorami, a jest tych miejsc tak maleńko, prawda? Ale jest to też czas dramatów tych komisji wszystkich, tak sobie wyobrażam, bo na pewno jest więcej utalentowanej młodzieży niż tych wymarzonych 12 miejsc lub na pewno są wątpliwości, jak to czasami sędziowie opowiadają. Zawsze zastanawiam się, czy na pewno ten wyrok został wydany do końca sprawiedliwie. I pytanie moje jest, jakie w tym roku dramaty były wśród komisji? No ten rok był szczególny, ponieważ dwa pierwsze etapy, bo egzaminy do szkoły aktorskiej składają się z 3 etapów. Dwa pierwsze etapy odbywały się online. W związku z tym nie byliśmy w stanie. Moi cudowni koledzy, 12-osobowa, ogromna komisja jednak, to jest bardzo poważna sytuacja. Poważnych ludzi, najlepszych aktorów. Poważnych ludzi bardzo. A każdy z nas ogromnie przeżywa każdą z postaci, która się pojawia, bo zdajemy sobie sprawę, że decydujemy o losach, o życiu. O życiu, tak, młodego człowieka. Młodego człowieka. W związku z tym rozmawialiśmy też między sobą, że często wracaliśmy do domu i byliśmy ciężko chorzy, dlatego że te emocje, niezależnie od tego, czy one się odbywały przepraszam, przez ekran telewizora czy komputera, czy też na żywo, natychmiast jak dybuk wstępują w nas. W związku z tym wydawało nam się, że będzie nam łatwiej emocjonalnie. Tak nie było. Te dwa pierwsze etapy, które były, musiały być z powodu epidemii online, pokonaliśmy jakoś tam. Ale najgorszy był ten trzeci etap, kiedy okazywało się, że osoby, które były w naszej pamięci jeszcze z tych oglądań, chętnie zobaczylibyśmy na żywo, a nie było takiej możliwości, bo jednak ograniczona ilość, jak pani mówi, tych miejsc w szkole powoduje, że ten odsiew musi być duży. No i często ogromnie. Ja bardzo dużo o tym myślałem, czy podjąłem właściwą decyzję, czy nie. Kogoś nie skrzywdziłem niesłusznie, do tej pory nawet myślę. No właśnie, ta część ciała odsłonić, co wystaje. Panie profesorze, bo teraz chcę z tej działki akademickiej jeszcze podrążyć temat. Jak pan jest wykładowcą, to oczywiste jest takie naturalne na pytanie, czy pomaga panu gra na scenie. Pomaga, no bo pan to wykorzystuje ucząc adeptów sztuki, tak sobie wyobrażam. Ale czy to działa w drugą stronę? Czy jak pan jest na scenie, to doświadczenia, które pan czerpie z bycia, z tej katedry akademickiej, bycia tym belfrem aktorem, uczącym młodych, czy to panu coś daje na scenie? Zastanawiał się pan kiedyś nad tym? Czy to pana też buduje? Czy to jest kolejne doświadczenie tak cenne dla aktora? Ze mną jest pewien kłopot, ponieważ ja się ciągle czuję niedouczony. Ja bardzo często uczę się bardzo dużo od moich studentów, od tych dzieciaków, którzy mi mówią, ale co pan plecie, tak się tego nie robi. Potem wychodząc na scenę myślę sobie, kurczę, mają rację. Ja nie mogę dojść do przekonania, że umiem to robić. Ja ciągle powinienem uczyć się od nich tego, że nie wiem. Tylko wtedy ma to sens, bo tylko wtedy jest to pewien proces, który nigdy się nie kończy. Przypuszczam, że każdy z tych moich wielkich, wspaniałych kolegów, przyjaciół, pedagogów, aktorów powiedziałby podobnie. Mhm. Czyli to ciągle czyni pana lepszym aktorem, taka praca w akademii? Bardzo bym chciał. Jest to rodzaj takiego wampiryzmu, spijania też pewnej energii i też uczenia się, jak się nie zestarzeć, jak nie zgorzknieć, jak nie,
jak nie stać się już starym wyjadaczem. Mhm. Ja nie chcę być wyjadaczem, ja chcę być ciągle gówniarzem, który nie umie, który się uczy. Uczy się od studentów, od młodych aktorów, którzy przychodzą. Strasznie to lubię. A takie często pytanie pewnie pan od dziennikarzy słyszał, słabe i dobre strony tego zawodu? Częste i nudne. Mnie on nie nudzi. Kurczę, no nie nudzi mnie. Nie wiem. Jest pytanie zaadresowane do złego adresata tak naprawdę. Myślę, że to jest eufemizm. Pan powiedział, że pan lubi teatr. Myślę, że pan po prostu kocha teatr. Ja nie umiem robić nic innego. Ja nie umiałbym prowadzić sklepu ani kwiaciarni. Chociaż 1000 razy sobie obiecywałem, że już na pewno od jutra to zacznę robić, bo już nienawidzę, nie mogę. A następnego dnia wstaję i daję sobie sprawę, że ja bez tego nie mogę żyć. To, wie pan, nie bez powodu ja nie jestem wyjątkiem. Nie opuściłam żadnej sztuki, w której pan grał, a często chodziłam kilka razy i nie mogłam pohamować swoich reakcji. Jak można przekazać? Jak pańska mama dalej rwie włosy z głowy? Nie, to chyba raczej już z mojej wypadły. Ona jest bardzo dobrym, nawet wspiera mnie i codziennie ze sobą rozmawiamy i pyta mnie bardzo szczegółowo, czasem aż za szczegółowo, o moje losy i trzyma kciuki. Więc chyba już się pogodziła. No ale minęło 30 lat. A czego panu życzyć, panie Tomaszu? Zdrowia. To życzymy zdrowia i jeszcze wielu, wielu innych rzeczy. Dziękuję pani. A ja sobie życzę, żeby pan jeszcze kiedyś przyjął zaproszenie do naszego teatru po starej nowochódzkiej znajomości. Z wielką przyjemnością. Bardzo było miło być gościem pani. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.